Okej, okay, kochani, słuchajcie, po raz kolejny mam paczuchę z Sinseya. Nie jest to duże zamówienie. Jest to zamówienie za bodajże 20 zł, czy coś takiego, bo jeszcze miałam promocję, w sensie nie promocję, tylko kod rabatowy i kupon, czy jakoś tak, więc sobie je wykorzystałam i ostatecznie zapłaciłam 20 zł za to. To jest więcej tych rzeczy, to jest więcej tego niż samego zamówienia. Zamówienia to są tak naprawdę dwie rzeczy do Filipa pokoju. Jak wiecie, Filipa pokój będzie w stylu takim leśnym, więc zamówiłam coś takiego. Bardzo mi się to podoba i ogólnie tego króliczka już ma, ten motyw króliczka i chyba sowy też na jednym takim pojemniku, który zaraz wam pokażę zresztą, więc będzie idealnie pasować i to będzie, wiecie, na takie jakieś ubrania, które teraz nosi, albo na szlafrok, albo na coś takiego. Bardzo mi się to podoba. I druga rzecz to taki uroczy misiu. Słuchajcie, bardzo mi się on podoba, ale jest to ogólnie taki pojemnik, bo my będziemy mieć kalaksa. I po prostu nam się te pojemniki przydadzą, a ma już takich pojemników kilka, no ale jeszcze kilka nam potrzeba, więc za każdym razem jak są jakieś motywie leśnym, no to wtedy je zakupuję. A są one w spoko cenie, więc biorę. Więc takie dwie malutkie rzeczy w dzisiejszych zakupach i poza tym będą jeszcze zakupy spożywcze, myślę. Także tak wygląda początek tego filmu. Słuchajcie, tym razem mamy poniedziałek i dzisiaj pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to są lody. Te lody już od dłuższego czasu chciałam wypróbować. Są to te lody, które mają mało kalorii, 365 w całym takim opakowaniu, także wypróbuję i zobaczę, czy będą dobre. Okej, także lecimy z tymi zakupami. Poza tymi lodami zakupiłam no dość sporo rzeczy, powiem wam szczerze. Tym razem byłam w Lidlu, co się rzadko zdarza, bo ja osobiście zdecydowanie bardziej lubię Biedronkę, ale miałam tam kilka spraw do załatwienia. A mianowicie miałam kilka rzeczy, które chciałam tam kupić. Między innymi płatki owsiane górskie, te wielkie, ponieważ w Biedronce mojej są tylko i wyłącznie błyskawiczne, a ja zdecydowanie bardziej lubię górskie, więc zakupiłam je tym razem w Lidlu. Kupiłam również wafle ryżowe, precelki. Precelki kupiłam z tego względu, że były na promocji z jakimś kuponem. U mnie wszyscy lubią precelki, więc wzięłam. Poza tym tortellini, szukałam ravioli. Nie wiem, czy to jest to samo, czy to jest coś zupełnie innego, ale coś a la to jest, więc wzięłam. Poza tym gnocchi, bardzo długo chciałam już to sobie zjeść i bardzo długo chciałam to zjeść w przepisie, który znalazłam, więc sobie w końcu to kupiłam i w końcu sobie to w ten sposób zjem. Poza tym ulubione soczki mojego Filipa. To są soczki, które wprowadziła mu moja mama, więc po prostu no, nie da się obyć aktualnie w domu bez soczków z żyrafą, więc są one w końcu dostępne u nas w domu i będą w końcu dostępne. Poza tym mamy tutaj naprawdę mnóstwo rzeczy, jak widzicie, takich, nie wiem jak to nazwać, ja to nazywałam zawsze rekreacyjnych, więc tak, może tak to nazwijmy nadal, rekreacyjne produkty, a mianowicie proteinowe batoniki, te były na promocji z kuponem, więc wzięłam te dodatkowo, bo bardzo je lubię. Poza tym mam bardzo dużo musów dla Filipa, tutaj jest śliwkowy, te owolowo, o dziwo, Filip teraz potrafi cały wypić na jeden raz, wypić, zjeść, no wiecie, więc wzięłam mu. Poza tym jakieś tutaj dwa, które znalazłam, jeden z Kubusia i jeden z Kubusia budyń znalazłam, znalazłam również tam kiśle, ale na razie wzięłam jedno, więc zobaczymy, czy mu będzie to smakować. Poza tym jego ulubione żelki, które są również dostępne tylko i wyłącznie w Lidlu. One są bardzo fajne, bo mają 100% owoców w sobie i ja je bardzo lubię właśnie mu kupować z tego względu, a poza tym teraz jest na nie promocja, bo chyba się niestety kończą i nie będzie ich już dostępnych, tak mi się wydaje przynajmniej, i teraz one są po 2,19 zł chyba, a normalnie były po 4 zł, także no bardzo fajna cena. Poza tym słuchajcie, nie umiałam się oprzeć, po prostu się nie umiałam oprzeć. Ciasteczka takie świąteczne, tutaj jest jakieś, wiecie, imbir i cynamon, a tutaj jest ciasto takie szarlotkowe.
No po prostu bardzo chciałam tego spróbować. Ja w ogóle jestem po prostu, ja uwielbiam takie świąteczne rzeczy. Były jeszcze granole i takie różne rzeczy, ale granola była po 16 zł, więc stwierdziłam, że na razie tylko i wyłącznie to wezmę i zobaczymy, czy mi zasmakuje. Zostając jeszcze w temacie świątecznym, to wzięłam dwie przyprawy do piernika. To są bardzo fajne przyprawy, bo one nie mają w sobie cukru, więc te wzięłam. Poza tym mamy również kilka rzeczy nabiałowych, a mianowicie danio. Te, które Filip lubi. Stwierdziłam, że spróbowałam już i wypróbowałam już naprawdę bardzo wiele różnych opcji. Nadal będę je próbować, no ale aktualnie nie mam żadnej, która Filipowi niestety smakuje, która byłaby zamiennikiem tego. No więc na razie danio u nas nadal króluje, niestety. Poza tym burrata. Pierwszy raz spróbuję burraty. Nie kupowałam nigdy z tego względu, że nigdy nie było jej na promocji, jak ja byłam. Tym razem była na promocji, więc ją wzięłam. Jedynym odpowiednikiem danio, które Filipowi w miarę smakuje, to jest bieluch, który jest waniliowy, więc on nie jest wcale taki super jak normalny bieluch, ale już jest, wydaje mi się, że lepszy składowo niż na przykład danio, więc wzięłam dwa takie, bo były też również na promocji tym razem, więc je wzięłam. Poza tym skyry truskawkowe, one też były na promocji z kuponem, więc wzięłam. Serki wiejskie dwa, wzięłam tym razem zwykłe. A nie lekkie, bo te były na promce, więc je wzięłam. Po prostu dzisiaj królują promocje u mnie. Ja nie wiem, co tu się dzieje. A w serkach mało nie zapłaciłam, także ja, jak wiecie, nie umiem w Lidla. Ja totalnie nie umiem w te ich promocje, nie umiem w te ich wszystkie rzeczy, więc ja po prostu kupuję totalnie na pałę tam. Naprawdę nie ma czegoś takiego, że ja jakoś skupiam się na promocjach aż tak bardzo. Jak one wejdą, to wejdą, jak nie wejdą, no to niestety. Jeszcze mam tutaj kilka warzyw i owoców. Mam tutaj jabłuszka, paprykę. W końcu mi się udało dorwać dynię Hokkaido i znowu, jak ostatnio w Biedronce byłam, to nie było dyni Hokkaido, a chciałam Hokkaido, a tym razem była tylko i wyłącznie ta i piżmowa, nie było zwykłej. Także wzięłam to i trzy marchewki. No i słuchajcie, teraz takie oto zakupy mam. Jak myślicie, ile za nie zapłaciłam? Słuchajcie, nie będę Was długo trzymać w niepewności. Zapłaciłam za nie 124 zł. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Były tutaj takie rzeczy, które były dość drogie według mnie, czyli na przykład te tortellini, te gnocchi, te wszystkie, wiecie, takie, no wiecie, rzeczy rekreacyjne. Dodatkowo ta burrata, dodatkowo były te lody, które były naprawdę drogie, bo te lody same w sobie kosztują, jeśli dobrze kojarzę, tak, 20 zł. Same te lody 20 zł, także myślę, że ta cena nie jest jakaś wygórowana strasznie, jak na takie dość spore, powiem wam szczerze, zakupy. No, dajcie znać, co wy uważacie, a ja znikam, jeśli chodzi o te zakupy, to to wszystko i te tygodniowe zakupy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie i do następnego filmu. Bajo!